Cześć i witajcie w kolejnym odcinku ze serii Subnautica, z tej strony odkrywca Adik. I tym razem znowu zejdziemy do biomu lawowego, także na dalszą eksplorację. Oczywiście witam was w moim pokoju. Też chciałem wam pokazać przy okazji, jeszcze sobie zrobię kawę. Chciałem właśnie wam pokazać nowe zwierzęta, jakie się pojawiły tutaj w hodowli. Zauważyłem o tym, że te łopatnice tutaj zaczęły się rozmnażać. Także mamy dość łatwy dostęp do jedzenia, więc już o to nie musimy się martwić. Inna sprawa to jest ta jaszczurka lawowa. Te cholerstwo, które nas atakowały tutaj, to teraz mamy w hodowli jednego osobnika. Także jest to dość fajna sytuacja, że udało się wyhodować coś takiego. Mamy oczywiście kochanego Stalkera, który jest dość długo z nami. I też mamy przytulaska. Dobra, no to wracamy tutaj. Trochę zacząłem pić tą kawę, bo tak, aby trochę zaoszczędzić sobie te butelki wody. Jak widzicie, sporo butelek wody mam już, jeszcze trochę więcej mam w magazynku. I też już zaplanowałem, jak oszczędzić energię, jak będziemy tam właśnie szli. Że to będzie dość łatwe do załatwienia. Przygotowałem sobie kombinezon brown. Nowa kombinezon jest w gotowości bojowej. Tutaj dodamy sobie tą samą wodę. Jak widzicie, mamy bardzo duże zasoby. Te ogniwa energetyczne mogę tutaj pochować w sumie. Tabliczki będę nosił ze sobą. Jakby co? Jeszcze tylko zajdę na fikę. Przy okazji, jak widzieliście, też ulepszyłem kombinezon prawą w końcu na wyższy, na lepszy poziom. Jeśli mowa o głębokość, także już to jest 1300 albo 1600. No mniej więcej tyle. I cyklop też jest ulepszony. Także już to wszystko dobrze działa. A, jak następny raz wydania pożar, to tutaj odpalę. Dobra, już wiem, jak to działa. No właśnie teraz to odkryłem. Dobra, no to co, płyniemy. Włączy silnik, tak. I wiem, jak zaoszczędzić teraz energię w naszym cyklopie, aby już nie była taka sytuacja, że wrócimy na styk przez te larwy, które tam występują. Mianowicie, że jak będę wychodził albo będę robił postój w tym okręcie, czyli w cyklopie, to ja po prostu będę wyciągał wszystkie ogniwa. I tak to będzie najbezpieczniej. A jak będziemy odpływać, to będę tylko po prostu wystarczy tam włożyć z powrotem ogniwa i tyle. A żeby trochę przyspieszyć nasz proces dotarcia, to włączę silnik na full. No właśnie. Do tego kawitacja, czyli nadmierny hałas. Okej, przegrzanie silnika, także troszeczkę uspokoimy go. Naprawdę? A to się zgasiło? Czy ja utknąłem teraz? Okej, zgasiło się. Tylko po prostu tak. Ej, kochany silnik. Ty to lubisz nie straszyć. Tak, jak widzicie, trzeba troszkę uważać. Aby
nawet bym powiedział, że bardzo. Przy okazji, ktoś chciał się spytać, czy można gdzieś jeszcze znaleźć kombinezon Pram, tak? No to oczywiście można, jeśli dobrze pamiętam oczywiście, to zaraz popłynę do jednego wraku, także mam nadzieję, że ktoś obserwował, gdzie ja płynę i co i jak. A właśnie w tym biomie się znajduje. Tak, trzeba patrzeć w górę, bo on gdzieś tak na górze się znajduje. Łatwo go przeoczyć. Oj, chyba to jest to. To jest ten wrak. To jest oczywiście ta ryba. A dobra, właśnie tutaj jest ten wrak. Oczywiście nie jestem pewny, szczerze mówiąc, czy tutaj jest faktycznie kombinezon prawn, ale tak mi się wydaje, że chyba jeszcze w tym miejscu może występować. Najwyżej sprawdzicie, nic wam to nie zaszkodzi, bo ja nie mogę tego sprawdzić, bo prawdopodobnie już to wszystko wyeksplorowałem, a wraki oczywiście te, które da się przeskanować, to zbiera, bo tytan, a tytanu to cały czas mi brakuje. Także tak to sytuacja wygląda, także spróbujcie jeszcze to odwiedzić. Tam ktoś się pytał właśnie, jeden z moich widzów i subskrybentów właśnie się pytał, czy gdzieś jeszcze można znaleźć kombinezon Brown. Także mam nadzieję, że dobrze pamiętałem, a jeśli okaże się, że nie ma, to ja postaram się jeszcze jakkolwiek pomóc. Dobra, idziemy do wejścia do naszego cyklopa, bo tylko cyklop tam się najłatwiej mieści. Tutaj za dużo czasu stracimy i energii, rzecz jasna. Pamiętacie te cholestwa? Raz mnie waldał i tyle, ledwo żyłem. Dobra, nurkujemy. A co, cały czas nurkujemy, a teraz to schodzimy niżej. Zagrożenie to pewnie to ten. Osobnik. Nieprzyjemny. Aha, tutaj jest fajny osobnik, ale my jesteśmy dość nisko. Czy co, ja chyba nawet... O Jezu. To jest takie stresujące. Co mnie tutaj blokuje do jasnej cholery? Bardzo blisko byłem lewiatan, jak widzicie, ale... Zacząłem cichy silnik, rzecz jasna, aby go nie sprowokować. Nie chcę testować swojego cyklopa na niego. Jakoś mi się nie uśmiecha. Zwłaszcza, że nie ma modyfikacji defensywnych. Typu osłona energetyczna, czy po prostu, aby odstraszyć te piżniki też. Ale widzę o tym, że nawet nie zaatakował. Może to też jest spowodowane, że ja dość nisko byłem. Ale dobra, jest już ok. Także możemy płynąć. Jest też tam w tym biomie, rzecz jasna, ten smok.
Tak, nazywam smoka. Jak on faktycznie się nazywa, to nie wiem. Ale chyba smok, bo pluje lawą. Czy tam ogniem. Ale naszemu cyklopowi się nic nie działo, więc chyba jest raczej nieszkodliwy dla naszego cyklopa. No chyba, że nas przywali ogonem albo szczękami na słopie, to już chyba wtedy już będzie inna bajka. Głębokość 800. Oczywiście cyklop da sobie spokojnie radę tam. Najgorzej to było właśnie z kombinezonem Pram, bo kombinezon Pram nie dawał sobie rady wtedy. Ze względu na to, że tam było dość głęboko jak na niego. Ale teraz już będzie dobrze. Przy okazji teraz będziemy mieli już lepsze warunki do zbierania kanitu. To jest powodowane tym, że mamy właśnie ulepszony kombinezon. Ulepszony jest. Także to nam bardzo pomoże. To teraz przyda mi się bardzo. I będziemy musieli od razu skręcić w prawo. Do tyłu muszę popłynąć. Chyba tędy. Miałem to, że nic też nie widzicie, ale uwierzcie mi, że ja też nic nie widzę. Także... Teraz podzielę tam, gdzie ostatnio byliśmy. Ja
Jest oczywiście nasz kochany słodziak. O Jezu, jednak on jest ogromny. To są te jaszczurki lawowe. Ale w cyklopie jesteśmy bezpieczni. Szybko wyłączyć prąd. I to tak raz, dwa. Bo jeszcze jakaś się chciała się przykleić, Jezu. Aha, jaszczurka lawowa. Zabita? Zabita. Ja powiem tak, nie wiem gdzie jestem. A, 1007? O, ty. Patrzcie, mamy coś tutaj. I nagle bum, nie mamy cyklopa. Nie no, Jezus, ja nie będę takich rzeczy żartował. Bez przesady. Konstrukcja obcych. Jest gdzieś tutaj. Au. Jeszcze on będzie mnie straszył bardzo. O, patrzcie, mamy coś. Nie. Cholera jedna. Zdówmy sobie ten napęd. Gdzie ja jestem? Miałem o to, że coś się odpala, no to coś tutaj... Czy ja wziąłem chociaż? Jest to dobrze. Okej, wziąłem to. O!
No to sobie wydobędziemy całe zboże tej kostki jonowej. Fajnie, fajnie. Włóż kostkę jonową. Czekaj. Mamy portal. To jest ta słynna elektrownia geotermalna? O! Niebieska tabliczka. Chodź do mnie tutaj? Okej. To się robi to coraz ciekawsze. Dobra. Teraz sprawdźmy, co tutaj mamy. Okej, tutaj jest wyjście. Coś tutaj chodzi. Kolejne przebicie się. Integrating new PDA data. Dobudowa obcej elektrowni. Musiał pozostać do szybkiego się przystosowania. Kostka jonowa. Tutaj musiałem coś włożyć. Kolejna fioletowa tabliczka. Coś tutaj chodzi. Reaktor termalny obcyk. Okej. Jak to mnie zabije? Integrating new PDA data. Primary alien facility location updated. Volcanic area connected to this cave system at depth 1.4 kilometers. Okej. Tutaj pobraliśmy te dane. Co się stało? Kombinezon?
To mi się już nie podoba. Okej. No. Kombinezon. Ja cię proszę bardzo. O mój Boże, co się stało z moim kombinezonem? Czy naprawdę twórcy pomyśleli, że ktoś tutaj może wejść i... No to mi się już naprawdę jest wkurzające. Nie wiem, co zrobić w tej sytuacji. O, jest, jest, udało się, o Boże. O, mój Boże, udało się. Ja już myślałem, że coś się stało. Ale dobra. Ale nie to. Chciałem sprawdzić. A naprawdę znowu się zablokowałeś? Dlaczego to się... Co cię tutaj blokuje? No, powiedz mi. Wiecie co? To jest naprawdę tak bardzo głupie, co się tutaj dzieje już z tym kombinezonem. No. Ja nie wiem, co mam zrobić teraz. Dobra, idziemy sprawdzić portę chociaż. Mam nadzieję, że wrócę. Na wszelki wypadek wszystko stąd zabiorę z tego kombinezonu. Nie wiem, co się stanie. Chyba, że kombinezon się ogania kiedyś łaskawie. Na to się nie uśmiecha, aby się ogarnął.
Właśnie to chciałem zabrać. Dobra, chyba musimy zostawić kombinezon. Ja nie wiem, jak go stąd zabrać. Nie mam pomysłu. A po prostu go naprawdę dzisiaj teraz nie wkurzyłeś. Wchodzimy do portalu? Jestem... Niedaleko domu? Aha, jesteśmy w dziale obcych. Dobra. Jedna rzecz mi się nie podoba, to że nie mogę odzyskać kombinezon. Mówisz i masz. O Jezus, bo ty to chyba mnie kiedyś naprawdę wystraszysz kombinezon. Tak bardzo mnie straszysz niepotrzebnie. O, teraz dostałem osiągnięcie, okej. Aktywność cieplna. Dobra, to mamy już ogarnięte. Czyli co, wracamy do naszego cyklopa. Cyklop jest tam. To musimy iść tędy. Siema. Co ten kanie tak się prosi, aby go tutaj zebrać jeszcze w tym miejscu. Schodzimy. Rzecz jasna, schodzimy. Teraz, żeby stąd wyjść jakoś. Znaczy na mapie mi się pokazał się ten ośrodek badawczy. Bo ja szczerze mówiąc nie wiem. Może się tak otworzysz, nie wiem. Chyba, że nie chcesz się otworzyć, bo muszę ci się zatankować. To chyba tak właśnie będzie wyglądać. Emergency power only.
oxygen production offline. Schodzimy szybko, zanim te chwalstwa się uzbiorą. Już się przykleiło. Tak czy nie? Małe. Dobra, no to wracamy już do naszej bazy. Dzisiaj tyle jak taksi nam wystarczy. Bardzo fajne miejsce. Wiecie co jeszcze? Albo w sumie taka ilość mała kanitów nam wystarczy. Mi się tutaj przykleiło? Coś chyba przewaliłem. A hit flagged. Emergency speed. Warning. Vessel calibrated. Excessive noise. Powiem wam tak, jestem ogólnie zadowolony, że się udało przejść dalej. Jeszcze raz w ogóle założyłem, że jest takie jak coś jak te złoże tych kostek jonowych. To w ogóle mnie zszokowało, że coś takiego występuje. Ale fajnie, że zyskaliśmy. Chyba wypływamy. Jeszcze się zatrzymam po drodze, po tytan. Także wyjdziemy z kombinezonu pełni i trochę powydobujemy te zasoby. Zrobimy małe wydobycie przy okazji, aby trochę zebrać tytanu, aby mieć na później. Jakby nam potrzebował. No ale tak patrząc powoli, powolutku się zbliżamy się już do końca tej serii. A czy to jest już tytan? Się aż nawet zatrzyma na fikę.
tu... Czy to jest tytan? A, to jest tytan. Ja sobie tutaj jeszcze powydobywam tytan. A skończymy ten odcinek tak naprawdę, jak już dopłyniemy do sektora. No tam, gdzie mamy w sumie ten cały... Znaczy do naszej bazy, tak. No właśnie, wrócimy. Jeszcze tam mamy tytan, to jest czego do tego wydobyję, że zrobimy jeszcze tutaj wydobycie. Takie raz, dwa. Okej, mamy trochę więcej tytanu. Może nawet go tutaj wypakuję to wszystko. No, a trochę tam kanitu to też zdobyliśmy. No to płyniemy do domu. Już tak faktycznie. Czyli ostatnie miejsce, jakie mamy już do zbadania, to będzie już ta baza, to znaczy nie baza, a ośrodek kwarantanny. Przy okazji odkryliśmy niebieską tabliczkę, czyli chyba najwyższy stopień, aby trzeba mieć autorytetu, aby wejść przez jakieś wejście obcych. Przejście oczywiście. Czyli taki, jakby powiedzieć, najważniejszy klucz najwyższej wagi. Fioletowy klucz, fioletowa tabliczka to jest jakby klucz mniejszej wagi, później jest ta żółta, czyli średniej wagi, a niebieski to jest chyba właśnie tej najwyższej wagi. No i sporo mamy tytanu. Czyli to też co planowałem, bo jak patrzyłem ostatnio w swój magazyn, tak? To mi właśnie brakowały już zasoby. Po prostu już miałem pustki tytanu. A tak patrząc z życia realnego, tytan to jest metal lekki w porównaniu do stali. Oczywiście w niektórych przypadkach jest twardszy, to znaczy jest bardziej twardy. Będzie wytrzymały od stali, ale stal, jeśli się wymieszcza odpowiednimi stopami i też odpowiednio się go wyprodukuje, czyli będzie wysokiej jakości, no to pomimo wagi, tak? Co stal jest oczywiście cięższa w porównaniu do tytanu, to też jest po prostu bardziej wytrzymała, tak? To znaczy, tak wszyscy chwalą tytan i tak dalej, ale tytan jest aż tak bardziej wytrzymały, jak to mówi się. Najbardziej wytrzymały materiał, taki szeroko stosowany w przemyśle, to jest właśnie
Nie, znaczy diament na pewno, oczywiście diament jest najbardziej, ale mowa o takie metale, bo nie widzieliście chyba na przykład, nie wiem, czołg, czy coś w tym stylu, czy było tworzone przez... tworzone, to znaczy tworzone na przykład samolot z tytanu, to znaczy samoloty z tytanu są, ale nie cały. To oczywiście to się ze względu tak, po pierwsze wysokie koszty produkcji, sam przetop tytanu jest dość kosztowny, czy nawet wydobycie, bo na Ziemi małe są te złoża, w porównaniu do żelaza. No i na pewno tańszy jest proces przetopu stali niż tytanu. A jak się zrobi właśnie stal wysokiej jakości i jeszcze odpowiednie tam domieszki innych stopów, jak molibet, na przykład nikiel też tam się stosuje, no to wtedy uzyskujemy o wiele lepszy stop stali niż taki na przykład tytan. Także to, co mówią, że tytan jest super, tytan jest tamto, że to super wytrzymały materiał i takie tam, to jest do końca, powiedzmy, że to jest bójda. Jedyny tak naprawdę aspekt, który przewyższa tytan nad stalą, to jest taki, że jest lekki. Jest tak naprawdę, powiedzmy to tak. Jest to, tytan to jakby po prostu wytrzymalsze aluminium. O, tak bym to powiedział. Wytrzymalsze, ale drogie. Aluminium. Ale w przypadku samolotów to się opłaca go stosować. Nie stworzycie samolot ze stali, bo będzie za ciężki. Znaczy można stworzyć samolot ze stali, ale wtedy to nie będzie ekonomiczne. Mianowicie będzie dużo spalał. Też oczywiście okręty podwodne, na przykład cyklop jest też z tytanu. Znaczy tam ma plastar, ale też są okręty z tytanu. Te okręty podwodne atomowe na przykład. Atomowe okręty, no. Posiadają powłokę tytanową. Ich konstrukcja jest stworzona też z tytanu. Oczywiście coś ze stali też, ale też i z tytanu, także też ma szeroko pojęcie w dziedzinie okrętów podwodnych produkcji. Czyli tam przemysł stoczniowy, przemysł oczywiście kosmonautyka, też tam przemysł lotniczy. No i przemysł samochodowy, niektóre samochody też mają tam w sobie te stopy tytanu. Też mogę tam czasami powiedzieć coś ciekawego od siebie na temat różnych materiałów, wydobycia. Uzupełnienie wymagania płynów? A to już. Jak to płyniemy do domu? No ale także mogę co jakiś czas jakieś tam ciekawostki gadać. Jakąś tam wiedzę mam. Także jak ktoś chce tam usłyszeć ciekawostki, to też tam możecie napisać przy okazji. Na przykład to te występujące tutaj zasoby jak rubin, na przykład kwas, to mogę trochę się tam wypowiedzieć co nieco o tych materiałach. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że tytan też występuje w Polsce. Są złoża tytanu molibedu. Jest tam okolica Gór Świętoszyńskich. Tylko teraz się zastanawiacie, dlaczego to się nie wydobywa. A jest to spowodowane tym, a mianowicie, że jest tam właśnie park. Park naturalny, także się nie wydobywa. Ale są naprawdę bardzo bogate złoża tytanu i molibedu. Także taka ciekawostka. Nie ma prądu, czy co? Czy oczywiście zaraz przywitam dom? A dom będzie oczywiście znowu pod wodą, jak ostatnio. Czemu mi się wydaje, że to tak się stanie? Dobra, ja wyłączę silnik. Znowu. A, ja chyba wiem, od czego te uszkodzenia się zrobiły. Ja przywaliłem. Wtedy. Właśnie, ja wtedy przywaliłem dość porządnie. Właśnie.
integrity restored. Draining systems initiated. Dobra, czyli taka śmieszna sytuacja znowu. Także ja już tutaj pochowam te materiały, więc mam też żabowa skrzyneczka, by się przydała nowa. No, by się przydało. Ale to zaraz jeszcze się napiję, bo zaraz to ja... mogę padnąć, nie fajnie. Vital signs stabilizing. Dobra, no to mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz suba. Także z tej strony był odkrywca Adik i co, widzimy się w następnych materiałach z tej serii. Cześć!